Cześć, witajcie. Krzysztof na kanale Krzysztof Garaż. W dzisiejszym odcinku, moi drodzy, porozmawiamy, skupimy się na błędzie ABS-u, który występuje w tym aucie. Jest to Octavia 2 2000, tam bodajże 7 rok i świeci się ABS. Kupa jest pytań, kupa jest odpowiedzi, czasami bzdurnych na tych forach i innych platformach społecznościowych. Zapaliła mi się lampka, co mam zrobić? No wymień czujnik. No zobaczymy, czy tutaj będzie czujnik, czy nie czujnik. Troszeczkę głębiej zajrzymy co do genezy tego błędu. Można parę rzeczy dowiedzieć się więcej. Są różne rodzaje błędów. Przenieśmy się do kompa i pogadamy o tym. Bo to nie jest tak proste. Czasami jest, ale... Dobra, do VCDS-a. Więc podłączmy tego gagatka. Co nam tutaj ABS mówi? Błąd o numerze 0283. Słuchajcie, 0283 to jest błąd sugerujący problemy z pomiarem prędkości koła przedniego lewego, czyli czujnik G47. A to tutaj, co nam mówi, tutaj te wartości mogą się zmieniać, te informacje tutaj. Mamy 003 mechanical, ale są też inne 001, 002. Ja Wam to pokażę, zasymulujemy sobie takie błędy. To po czymś takim możemy interpretować. Mechanical fail to oznacza, że czujnik podczas obrotu w kół, bo on widzi, że kręcą się wszystkie koła, a to jedno nie, nie wychwytuje tych ruchów magnesików, które go tam polaryzują, ten czujnik w środku, który jest. No bo ten czujnik to zwykły kawałek cewki nawinięty na jakimś tam ferromagnetyku i przed jego czołem przelatuje ten pierścień osadczy na piaście, w którym są magnesy i one generują impulsy, tak? I ten błąd tutaj oznacza na dzień dobry, że on nie ma tego pierścienia lub pierścień jest wywalony lub coś się tam w ogóle stało i on widzi obwód elektryczny czujnika, natomiast czujnik nie podaje żadnych impulsów, tak jakby stał. A komputer pompy, komputer modułu ESP czy tam ABS widzi, że wszystkie koła się kręcą, samochód się normalnie porusza, a jedno koło podaje błędne sygnały. W ogóle przejdźmy się, słuchajcie, i obejrzyjmy, jak wyglądają te tutaj prędkości w tych blokach pomiarowych. Spójrzcie. Jedziemy. No i co widzicie? Nie? Wszystko jasne, tak? Kręcą się koła. Czy pozostałe przednie lewe się nie kręci, nie podaje. No teraz wszyscy, ja to miałem na forach, na tych wszystkich wypisują. Ja to miałem czujnik do wymiany. Teraz wjadę sobie na podnośnik i odepniemy taki czujnik, zobaczymy, co się stanie. A potem spróbujemy wymienić taki czujnik. Przy czym tak, powiem Wam tak, jeżeli ten czujnik siedzi w aucie ileś lat, no to 99% jest, że nie da się wymienić tego czujnika, ponieważ nie da się go wyjąć bezinwazyjnie, bez uszkodzenia jego. On jest tam zapieczony, zabity, zasyfiony i koniec. I to kończy się wymianą czujnika na pewno, ale też najczęściej kończy się to wymianą piasty razem z tym pierścieniem, bo tego czujnika nie wyjmiecie bez zmiany piasty, ponieważ jest on od środka do wybicia tylko po zdjęciu piasty z obudowy zwrotnicy, więc... No ale dobra, na podnośnik zobaczymy, co będzie dalej. Słuchajcie, jesteśmy w warsztaciku, stanowisko testowe porobione, a tu mamy tą nieszczęsną piastę lub nieszczęsny czujnik, lub nie wiadomo co. Zobaczcie, gdzie to siedzi. Tam siedzi. O, tutaj czujnik z wtyczką. Teraz spójrzcie, jak ja sobie wygeneruję drugi błąd w komputerze. O, zejdzie. O, ta wtyczka. O ty. Wredna. Ja tą wtyczkę... Kurde, zżerę ten samochód. Wypnę. O kurcze. Jest. No wypiłem wtyczkę, słuchajcie, tam jest czujnik, tak, tam ma śrubkę, widzicie,
Rozstrzy się to, czy nie? No i musa. No, ona da się pewnie odkręcić, ale wyjęcie tego czujnika tu w tą stronę, jego trzeba po prostu wyszarpnąć, no może się wiązać ze sporymi kłopotami. Ale okej, okay, chodźcie do kompa szybko. Zobaczcie, jaki błąd się wygenerował. Mam nadzieję. Dobra. Tu wybaczcie, że tak będzie, ale nie będę się przełączał. O, widzicie? ABS, ten co był. 283 numer. ABS, błąd mechaniczny. A teraz mamy błąd też 283 ABS. Czujnik ten sam, ale patrzcie, numer błędu tam był 003, a tu jest 012. Błąd w obwodzie elektrycznym. I teraz tak, ja skasuję sobie ten błąd, te oba błędy. Jak myślicie, który wróci? No ten wróci, bo jest cały czas otwarty obwód. Tu jest otwarty obwód. No ten czujnik, no to jest po prostu ceweczka, nie? Błąd mechaniczny nie obróci, no bo samochód nie jedzie. Czujnik nic nie mierzy, żadne inne czujniki też nie mierzą. Nie ma co porównywać. Więc błąd mechaniczny teraz nie wyskoczy. Ale błąd elektryczny zasugerował nam to, że cewka w czujniku jest sprawna. Bo widzicie, przerwaliśmy obwód na wtyczce. Wyrzucił błąd. Teraz ten obwód zamknąłem. Wróci ten błąd. No nie wróci, znaczy, że cewka w czujniku jest sprawna i zamyka obwód. Czyli czujnik jest sprawny. No to wychodzi na to, że musimy dostać się tam. Tu nie ma co się tertolić, tu się od razu wyciąga piastę, bo mówię wam, to będzie strasznie ciężko wyjąć. Aczkolwiek ja mam już czujnik, mam i piastę, więc możemy sobie się tutaj zabawić i powalczyć. Czyli co? Teraz procedura ściągania piasty. I zobaczymy się, jak już to będzie wszystko na wierzchu. A procedura ściągania piasty będzie osobny film wtedy za tydzień. No i co, moi drodzy? Mamy na wierzchu piastę z pierścieniem, no i czujnik do wymontowania. Czemu tak wygląda? To zobaczycie w odcinku za tydzień. No niestety nie obyło się bez kłopotów. Spójrzcie na te powierzchnie tutaj. To wszystko jest pokryte takim pyłem z rdzy, resztkami rdzy tam. Przyjrzyjmy się najpierw piaście. Piasta po takim traktowaniu, jak zobaczycie w przyszłym filmie, widzicie, co tu się dzieje? Część to jest oczywiście mój zmywacz, który tutaj traktowałem, żeby tam wyjąć tą piastę ze zwrotnicy, ale się nie udało. I takie coś tutaj fruwało dookoła. Takie rzeczy. Ale słychać po tym, tutaj jest już nieszczelność na tym rowku. Ta piasta się nie nadaje słychać, jak huczy. To raz, ale czy ten pierścień jest zniszczony? Powiem wam, nie, nie jest. Zniszczony pierścień wygląda tak, że spod tego plastikowego, tej, nie wiem jak to nazwać, bieżni, kapsla, dekla, pod którym są te magnesiki, po prostu rdza wychodzi, purchle takie i te purchle potrafią zrobić taką górkę i ta górka jedzie po czujniku i go niszczy, nie? Jak wygląda ten czujnik teraz tutaj, spójrzmy. Też jest pokryty jakimś syfem. Tak jakby w ogóle nie mierzył. No, zobaczcie na jego powierzchnię. Widzicie, jakie jest przeorane? On jest po prostu przeorany. Ale dobra, ale teraz test. To trzeba będzie wszystko tu wyczyścić. Słuchajcie, do suchego tu nie ma prawa fruwać żaden fragment rdzawej, takiej tego płatka rdzawego, no bo on wejdzie pomiędzy piastę, a pomiędzy ten pierścień, a czujnik, no i będzie po nim jeździł i go masakrował. Dobra, ale zobaczmy, czy da się wyjąć ten czujnik. Tak? Z samej ciekawości. To już dla celów testowych. Śrubka ładna. No i ten czujnik się wyciąga tak. Przygotowałem sobie kombinerki. To jest dla tych, co by chcieli wymienić sam czujnik i wsadzić nowy. Zobaczmy w tym aucie, jak to się zachowa. Ja już go tam zlewałem, nie? Żeby nie było. No zapomnijcie, żeby go wyjąć. A jego się wsadza tak. Fik. I on wchodzi. Nic się nie kręci, nic nie ten. No i czasami jak się on urwie, bo jego można wyciągnąć inwazyjnie, ale jak on się urwie i zostanie wam tam końcówka, a chcecie wymieniać tylko czujnik, no to musicie wyjąć tą piastę,
i go z tej strony po prostu wybić lub wydłubać. No nie ma wyjścia, no. No tak to jest skonstruowane. A wyciągnięcie tej piasty, jeżeli dzieją się takie rzeczy, znaczy, że tam jest korozja, że tam się dzieją niedobre rzeczy, no to wyjęcie piasty tak naprawdę wiąże się z jej wymianą. Bo nie ma sensu dwa razy płacić za robotę, trochę tego jest, a piasta kosztuje 2 stówy. To jest SKF-a chyba bodajże piasta, 220 zł tu kolega dał. No i tak mam... No pobawię się z tym, no w jakiś sposób i tak to muszę wyjąć i tak, bo on idzie do zmiany na nowy. Tak bym sobie wziął, z tej strony tutaj przełożył śrubokręt i bym go wypukał, tak? No ale spróbujmy się pobawić, czy da się go wyjąć. No dobra, wyszedł całkiem. No, tylko, że mając na wierzchu też się inaczej robi, nie? Jego się montuje tak. I w śrubkę wcelowuję. O rany, teraz znowu. O. Dobra, to teraz poróbmy sobie jakieś testy. Kochani, czas na testy. Nie wiem, czy wam tam nagrywać z tego, czy to będzie widać. Będzie widać, bo to też nie chodzi o jakość tych testów, tylko o sam fakt. Mam tak, starą piastę, stary czujnik, nowa piasta. Zapnijmy sobie, zapnij czujnik na wtyczkę i podłożymy ręcznie piastę i zobaczymy, czy się kręcą. Nie. No, zatrzaśnij. Jest. Dobra, dla testów Michał poleci pokręcić kołem, załóżmy tam przed nim po prawej stronie. Że mamy online. Już? No. Przednie, prawe koło. Dobra. No. Teraz tutaj masz nową piastę. Czujnik lata tak. Widać to? Nie? Tak. I ty tak jeździ teraz po tym. Mhm. Tutaj są te magnesiki. Tam wam zaznaczyłem na filmie te takie prążki, które się robią, no to one, bo one są tak, te magnesiki tutaj. I tamte prążki to były brud przyciągnięty przez ten magnes, ten brud z rdzy. No to co, bierz i jeździ tak. Tak, żyd, takie ruchy, tylko nie szoruj za bardzo. A my zobaczmy koło numer 1, patrzcie. Jeździsz? No jeżdżę. A, widzicie? Stój. Jeździ. Dobra, a weź starą piastę. I to samo. To jest ciężko się to robi. Nie szoruj. No. A widzicie, stara piasta też coś tam zaczyna pokazywać po wyczyszczeniu. Dobra, a teraz zrobimy taki manewr. Zamienimy czujnik na stary. Chwila. Stary czujnik jest założony. I do nowej piasty nim pojeździ. Tą stroną, no. No, nie chce reagować. Teraz? Nie, nie ma reakcji. Widzicie, czyli piasty te tutaj na pierścionku wygląda, że byłyby ok, no ale ta piasta się już nie nadaje. Bo szumi, bo trzeszczy. Słychać ją bardzo. No jakby ktoś się uparł, to mógłby zamontować starą. Natomiast czujnik, wiecie czemu on nie działa? Spójrzcie na jego przekrój. Nie wiem, czy to tutaj złapiemy. Tu od czoła jest taki metalowy cosik.
Gówno, weź to skup jeszcze. O, teraz lepiej. Widzicie, jak jest to tutaj zadarte? A tu, o, widać takie coś w środku. To jest metalowy rdzeń tej teczki. Coś tam musiało się porobić. Czyli zakładamy nowy czujnik. Ten czujnik jest, tamten był, wiecie, tamten był podobno coś, jak historie były warsztatowe, że on był zmieniany. To jest chyba ATF-a, ATF-a, AT, czy to nawet jest jakiś, a nasz jest maila. I już. Dobra, zakładamy czujnik, zakładamy piastę, co będzie w filmie za tydzień. Dobra, zmontowaliśmy wstępnie czujnik i piastę. Teraz czekajcie, podłączę sobie ten zestaw do samochodu. Dobra, tak byleby było. Tam cały czas na zapłonie jest, kurde, się wyładuje. No, kręć piastą. Działa? Działa. Widzicie? Dobra, zaraz przejdziemy do podsumowania. Niech ja złożę ten samochód, siądziemy do kompa. Czas na podsumowanie, moi mili. No, pojeździmy chwilę z tym samochodem, nic się nie dzieje. Wejdźmy w ten ABS. No, jak skasowałem wtedy błędy, błędy zniknęły. Już się nie pojawiają. Zobaczmy na te prędkości, które są na kołach. Jedziemy. No i działa. Działa. Czyli co było przyczyną? No, przyczyną był zniszczony czujnik prędkości obrotowej koła. Dlaczego był zniszczony? No bo piasta skorodowała i te wszystkie elementy dookoła piasty skorodowały i zamieniły się w ścierniwo, które latało razem z tym kręcącym się pierścionkiem i niszczyło czujnik. Nie? Coś tam wlazło, przerywało, no i czujnik do wyrzucenia. Ale czy opłaca się wymienić piastę? No słuchajcie, przede wszystkim dwa razy robota, bo nie mając piasty w ręku, wyjmowanie czujnika, no tutaj mi się akurat, tutaj jakby tak poszło, tak jak teraz tu, chociaż powiem Wam, na stole jest całkiem inaczej, można podejść ze śrubokrętem, z jakąś dźwignią, żeby wyjąć czujnik. W samochodzie jest koszmar. Nawet mając to na stole, to jest kupa roboty, żeby to wyjąć i piastę wyciągając, żeby się dostać, no to lepiej mieć tą piastę za 200 wsadzić i mieć z głowy. Na drugie życie samochodu to koło jest załatwione, łącznie z łożyskiem i systemem czujnika, tak? I koniec. Za tydzień film o jak walczyłem, żeby wyciągnąć tą całą zwrotnicę i piastę. Hejka, pozdrawiam.